Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat jakości warzyw i owoców w różnych częściach świata. Otóż w tej chwili na naszej planecie padają kwaśne deszcze. Przede wszystkim centralna Europa, Skandynawia, te właśnie kraje, które są bardzo rozwinięte, do nich zalicza się różnie Francja, Wielka Brytania. Wiele ludzi mówi, że po prostu ma jakby kultywuje warzywa ekologiczne, kultywuje jakby jabłka ekologiczne. No ja po prostu bym się z tym nie zgodził, ponieważ ilość kwaśnych deszczów w Europie Centralnej, jak również w Anglii, w Niemczech jest bardzo duża ilość kwaśnych deszczów. Także te substancje jakby nie było po prostu przenikają do warzyw, ogórków, pomidorów i do po prostu wszystkiego tego, co jakby używamy w naszym ogrodzie, prawda? Ja polecam Wam, drodzy kochani, mieszkanie w krajach ciepłych, czy to jest południe Hiszpanii, czy to jest Almeria, Malaga, czy ewentualnie tutaj Teneryfa. Tutaj na Teneryfie nie ma takiej dużej ilości kwaśnych deszczów. Miód, który jest tutaj zbierany przez pszczoły, jest względnie naturalny. Czy to miód z wyspy Gomera, czy to z wysp Teneryfę. Miód tutaj ma po prostu bardzo dobry smak. Powietrze jest w miarę czyste. Mówię w miarę czyste, ponieważ też jest tutaj sporo również samochodów i jest, nie ma tutaj jakiegoś przemysłu, ale również to zanieczyszczenie powietrza, jakieś X tam jest, prawda? Dlatego trzeba zwrócić uwagę, jakiej jakości warzywa kupujemy. Jeżeli ktoś ma właściwości radiestezyjne, może sobie dane warzywa po prostu wybadać. Ja dodam, że warzywa przed pokrojeniem, przed wrzuceniem do garka po prostu należy dokładnie przemyć, nie tylko ze względu na chemię, którą posiadają warzywa i owoce, ale również na zanieczyszczenia atmosferyczne, które mogą ewentualnie osadzić się na kapuście, czy mogą osadzić się na jakimkolwiek innym warzywie, który ma kontakt z atmosferą, prawda? Istotnym takim elementem jest to, żeby gotować warzywa z miłością i potem po ugotowaniu potrawy ofiarować je najwyższej sobie Boga. Wówczas te wszystkie złe wibracje, wszystkie negatywne energie jakby zostaną zniszczone przez ofiarowanie jedzenia. Ofiarowanie jedzenia, ja dodam jeszcze raz, powtarzam, w tym filmie można powiedzieć trzy słowa. Śri Vishnu, Śri Vishnu, Śri Vishnu. Przez taką mantrę, która właśnie pochodzi z Indii, można oczyścić jedzenie i jest one wysokiej jakości i można je po prostu zjeść. Osoby, które zjadają jedzenie, które nie jest ofiarowane, no to po prostu jedzą tylko i wyłącznie z grzech. Tak jest napisane w Wedach, tak jest napisane w Bhagavad Gita. I ja, jeżeli ktoś ma możliwość zakupienia Bhagavad Gita, zapoznania się z tekstem, ja dodam, że teksty, które są napisane tłustym drukiem, te właśnie grube teksty, to są właśnie teksty oryginalne. Także, jak już wspomniałem, tutaj właśnie na południu Hiszpanii, całe południe Hiszpanii jeszcze jest względnie czyste, zaliczając do tego Kadys, zaliczając do tego Malagę, Almerię, prowincję Malagi, góry Almijarre, Nerhe. Tam właśnie znajdziecie góry, lasy i tam względnie po prostu jeszcze te warzywa można jakby uprawiać, które są względnie naturalne, pomidory, papryka itd., itd. Uważam, że centralna Europa jest naprawdę bardzo skażona przez wycieki radioaktywne, które są z Czernobyla, jak również nie tylko z Czernobyla, we Francji również są wycieki nuklearne, o których się nic nie mówi czasami. Także tam jest jakby poziom tych energii radioaktywnych jest o wiele wyższy, jak na przykład tutaj w południowej Europie. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem Wam skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada aronit, który jest atomikiem naturalnym, jest bardzo zdrowy, można go zakupić na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.